z dnia wypadku praktycznie nic nie pamiętam. Już od kilku lat chodzę po jaskiniach. No i w dniu wypadku też szliśmy właśnie na lekcje jaskiniowe. Szliśmy do jaskini Komin w Ratuszu Litworowym 21 lutego 2015 w rejonie Wielkiej Świstówki. Zeszła na nas lawina. To jest miejsce, mniej więcej miejsce, gdzie leżała ta dziewczyna. Czoło lawiny zatrzymało się mniej więcej w tym miejscu. Ewakuacja poszkodowanej musiała się odbyć na nogach. Ratowaną ciągnęliśmy na noszach. Cały czas ją reanimując, cały czas był masaż serca. Sakramencki profesjonalizm. Oni w takich warunkach, ciągnąc ją po prostu na śniegu, siedząc na niej i uciskając jej klatkę piersiową, nic jej nie połamali. To są kości. Tego dnia miałem dyżur jako koordynator Centrum Leczenia Hipotermii Górniki. Moją rolą było to, żeby jak najlepiej zorganizować cały transport w dół i żeby w momencie, jeżeli jak tylko ratownicy dotrą już do ujścia doliny, to wszystko było na miejscu, żeby wszystko było przygotowane. Jeden majstersztyk to było w górach, a drugi majstersztyk to był w szpitalu na Pawle. Bo to, co oni tam wyprawiali, otwarcie brzucha, podłączanie sztucznej nerki, przedłużone stosowanie ECMO, wspomaganie różnymi lekami. Niewiele ośrodków na świecie, uważam, by sobie z czymś takim poradziło. Jeżeli by brać pod uwagę okres, kiedy serce nie działało, czyli od momentu zatrzymania serca w górach do momentu go uruchomienia, no to jest jeden chyba z trzech najdłuższych przypadków najdłużej trwającego zatrzymania krążenia. Dopiero w szpitalu dowiedziałam się po kilku dniach, co się tak właściwie wydarzyło. Dlaczego jestem w szpitalu? Dlaczego wszyscy mówią o górach? W ogóle nie pamiętałam tego, że pojechałam w góry. Nic nie pamiętałam. W czerwcu wyszłam z oddziału rehabilitacyjnego do domu. I po pewnym czasie wróciłam w góry. Właśnie ze szpitala, jak zaczynałam chodzić, nie? No to no to ten filmik dostaliśmy. Tomek się mnie pytał, czy może nakręcić właśnie, że chcę wam wysłać. Dostaliśmy ten filmik nam sprawił bardzo dużą radość tak naprawdę. Wysłuchaj. Nie. No nie wiem, może ktoś sprawdzi jeszcze raz. Cukier. Jeżeli to nasze byłoby w taki sposób, to tak naprawdę nie byłoby niemożliwe, by była osoba stabilna. Chłopaki musieli dźwigać wieżę i noszę z tobą i z tym ratownikiem, żeby w poziomie, że można było prowadzić na sali. Jakby też nie ukrywam, że na miejscu mam nadzieja na uratowanie ciebie, to ja powiedziałem, że chyba zacznę do kościoła chodzić, jak to się powiedzie. Nie? My sami w sobie możemy robić wszystko, natomiast dalej ta osoba musi gdzieś trafić. Nie? Tak. To jest to, że wiesz, że my nawet jeżeli będziemy wykonywać 150% swojej pracy, to tak i tak, jeżeli po drodze gdzieś spotka się, że
to ogniwko zalęcowa gdzieś go brakuje, no to tak naprawdę to wszystko, co my zrobimy, nie ma sensu w ogóle, nie? Dalej. Każdy element w sumie się sprawdził, nie?